Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Kijewski, jestem pracownikiem Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo mi miło, że zechcieli Państwo pojawić się i posłuchać tej prelekcji, której drugim autorem jest profesor Jan Marcin Węsławski, dyrektor Instytutu. On jakiś czas temu dał mi zarodek tej prezentacji, tego tematu. Arktyka doświadcza globalnej zmiany klimatu w stopniu największym na całej kuli ziemskiej. Przeciwległy kontynent antarktyczny aż tak bardzo dotknięty tym problemem nie jest. Natomiast wzrost temperatury w Arktyce jest dużo, dużo większy niż w pozostałej części świata. Ocean Arktyczny jest ostatnim oceanem, który zdobyli ludzie, właściwie to chyba nawet jeszcze nie do końca, ale już okazuje się, że po 200 latach tych podbojów oceanicznych trasy, które niegdyś były kompletnie niedostępne, nieprzebyte, dziś są pokonywane zarówno przez statki transportowe, towarowe. Jest to wspaniała droga morska między Oceanem Spokojnym i Atlantykiem, jak również statki pasażerskie, zwykłe, ogromne wycieczkowce. To jest dobitny wyraz tej zmiany, która tam zaszła. Ta zmiana oczywiście wynika z tego, że w Arktyce jest coraz mniej lodu. Stopień tego zalodzenia spada w stopniu zastraszającym. Na tych dwóch wykresach widzą Państwo zasięg lodu, czyli powierzchnię pokrytą przeważającej większości lodem morskim. I jest to ten zasięg minimalny, bo jak wiadomo, stosownie do zmiany pół roku objętość tego lodu w Arktyce spada i rośnie. I najniższa powierzchnia, najniższe zlodzenie występuje oczywiście na koniec sezonu letniego, czyli gdzieś pod koniec września. I tych wartości wrześniowych dotyczą te wykresy. O ile w 70 roku jeszcze praktycznie cały arktyczny obszar był pokryty lodem, to teraz obserwujemy tego w zasadzie połowę. Z dekady na dekadę zmniejsza się to o 10 do kilkunastu procent. I na tym drugim wykresie widzą Państwo, jak nierównomierny, a jednocześnie wyrazisty jest kierunek tej zmiany. Mamy lata, w których tego lodu jest więcej niż bywało wcześniej, ale generalnie, jak widać, ten trend jest jednoznaczny i w zasadzie już teraz nieodwracalny, o czym Państwu za chwilę opowiem. Oczywiście to, że Arktyka jako taka się ociepla, to jest część problemu, natomiast jest to taki efekt, który obserwujemy także wokół Arktyki, w naszej strefie umiarkowanej, ponieważ mówi się o tym tak troszeczkę humorystycznie, że ogrzewanie Arktyki to jest podobny efekt jak otwarcie lodówki. Znaczy, w lodówce w Arktyce robi się coraz cieplej, a jednocześnie czujemy, że po nogach ciągnie nam chłód. I to jest właśnie ta historia, którą opowiada ten slajd. Z jednej strony w środku lata potrafimy za kołem podbiegunowym zarejestrować temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza. To jest nieprawdopodobny ewenement. A z drugiej strony zdarza się na przestrzeni już całego roku, że od czasu do czasu przeogromne uderzenia chłodnego powietrza spływają głęboko na południe, dzięki czemu możemy obserwować opady śniegu w Grecji, jak to miało miejsce bodaj 2 miesiące temu, czy właśnie ekstremalne jakieś upały, czy to w Norwegii, czy na Syberii. Związane jest to z rotacją powietrza wokół strefy polarnej. Jest to bardzo silny strumień powietrza o szerokości kilkuset kilometrów, okalający całą północną półkulę Ziemi. Prędkość tego powietrza osiąga czasami 300 km na godzinę. To jest jet stream, czyli prąd strumieniowy, który przebiega nad nami na wysokości około 8-10 km, korzystają z niego samoloty. To dlatego właśnie
Z powodu tego wiatru podróż lotnicza z Nowego Jorku do Europy jest krótsza niż w przeciwnym kierunku, bo samoloty nie muszą walczyć z tym bardzo silnym wiatrem. Kiedy ten prąd strumieniowy jest wartki, można by tak powiedzieć, to oczywiście mamy bardzo ustabilizowane warunki pogodowe zarówno w Arktyce, jak i na południe od tej strefy. No ale niestety zmiana, spadek różnicy temperatur między strefą arktyczną a umiarkowaną sprawia, że ten prąd traci na swoim impecie. I tak jak każdy inny strumień, jeżeli zwalnia, to zaczyna meandrować. I właśnie te meandry są pokazane na tym obrazku z prawej strony. Po południowej stronie prądu strumieniowego zwykle jest ciepłe i wyżowe powietrze, po północnej stronie jest powietrze chłodniejsze i niżowe. To jest ta główna siła, która kształtuje pogodę w naszej strefie klimatycznej i zachwianie tą siłą sprawia, że doświadczamy i będziemy doświadczać coraz bardziej jakichś dziwnych, niebezpiecznych i na pewno nieprzyjemnych anomalii pogodowych. To nie jest tak, jak niektórzy mi się może wydawać, że jak jest globalne ocieplenie, to za jakiś czas będziemy sobie tutaj w Polsce uprawiali oliwki i winogrona. No niestety tak, dobrze, to nie będzie. Wzmocnienie polarne. To jest takie przedziwne zjawisko, być może już zwrócili Państwo na to uwagę na wcześniej pokazywanej mapie, że w północnej części Atlantyku utrzymuje się taka plama chłodu. Z czym ona jest związana? No właśnie jest związana ze wzmocnieniem polarnym. Wzmocnienie polarne, generalnie ujmując rzecz, to jest taki system sprzężenia zwrotnego, który jest sprzężeniem dodatnim. To znaczy, że im cieplej robi się w Arktyce, tym w Arktyce robi się cieplej. A ta plama chłodu jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem dla Arktyki, właśnie częścią tego wzmocnienia polarnego. Skąd się ona wzięła? To jest w przeważającej części masa wód, które stopiły się z lądowców Grenlandii. Są to wody słodkie i są to jednocześnie wody chłodne, zimne, jak to woda roztopowa na starcie ma 0 stopni. Ale ponieważ są to wody słodkie, one mają mniejszą gęstość niż woda oceaniczna, to znaczy utrzymują się na powierzchni oceanu. I w tej sytuacji prąd zatokowy, czy prąd północnoatlantycki, który zwykle niesie znaczne ilości wody, ale także i ciepła w kierunku północy, w kierunku Arktyki, nie ma możliwości, żeby na tym północnym Atlantyku to ciepło oddawać. Zwykle działo się to i za sprawą promieniowania, i za sprawą parowania, to nam także nasycało powietrze płynące od zachodniej strony w parę wodną, co skutkowało zwiększonymi opadami. Teraz tych opadów mamy mniej i jedną z przyczyn tej sytuacji jest właśnie to, że w północnej części Atlantyku to parowanie i to oddawanie ciepła zachodzi ze znacznie mniejszą intensywnością. Ale co za tym idzie? Ciepła woda dalej pompowana przez prąd północnoatlantycki nie zatrzymuje się przecież na tej plamie chłodu, tylko ona przepływa pod nią i dostaje się oczywiście pod arktyczny lód. A jeżeli dostaje się pod arktyczny lód duża masa, bo to jest naprawdę ogromna masa, wyliczono, że prąd północnoatlantycki przenosi objętość równą objętości Bałtyku w ciągu 61 godzin. Więc ta ogromna masa ciepłej wody, wpływając pod arktyczny lód, oczywiście będzie go topiła od spodu i obserwujemy te zjawiska w wynikach najrozmaitszych badań oceanograficznych, także i pomiarów satelitarnych, że od spodu ten lód jest odgrzewany. Oczywiście, jeżeli woda w Arktyce ogrzewa się, no to zmieniają się także inne jej właściwości, zmienia się cała ta cyrkulacja w tym obszarze, no i przy tym spada rozpuszczalność gazów, bo gazy dużo słabiej rozpuszczają się w wodzie, która jest ciepła, a to oczywiście w jakiś sposób będzie rzutowało na warunki życia organizmów arktycznych. Przenoszenie tego ciepła do Arktyki, zarówno pod postacią wody niesionej z Atlantyku, jak i wody niesionej z Oceanu Spokojnego, a także poprzez fale powietrza, sprawia, że coraz więcej lodu
w tym rejonie topi się. To jest oczywiście bardzo poważny problem, także z uwagi na to, że Arktyka jako taka jest obszarem do głębi zamarzniętym. Do głębi to znaczy wieczna zmarzlina sięga miejscami nawet kilkuset metrów. To jest ogromna ilość materii i to jest ogromna ilość biomasy. Bo większość Arktyki, o ile nie są to skały i o ile nie jest to woda, pokryta jest torfowiskami. Póki te torfowiska są zamknięte, nic się tam nie dzieje, następuje tak naprawdę sekwestracja związków węgla i przez długi czas, przez wiele tysięcy lat taki stan rzeczy utrzymywał się w miarę równomiernie. Od pewnego czasu, można powiedzieć, że od 100, a może nawet i kilkudziesięciu lat, dzieje się w ten sposób, że coraz wyższa temperatura w Arktyce nadtapia tę wieczną zmarzlinę. A co za tym idzie, uruchamia procesy biologiczne w tych torfowiskach, które powinny być zamarznięte, a w tych procesach biologicznych rzecz jasna uruchamiane są, znaczy uwalniane są związki węgla. Oczywiście jest to dwutlenek węgla i oczywiście jest to metan, który zawsze towarzyszy przemianom mikrobiologicznym znacznych ilości biomasy, szczególnie w ograniczonych, przy ograniczonej dostępności tlenu. Więc mamy w obrębie Arktyki masową emisję dwutlenku węgla i metanu, które są, jak Państwo wiecie, gazami cieplarnianymi i to jest kolejny z punktów tego wzmocnienia arktycznego. Im bardziej się ociepla, tym bardziej się ociepla. Innym przykładem tego topnienia zmarzliny są sławne chyba kratery, dziury, które powstają w tej no niedawno zamarzniętej, a teraz rozmokłej i pracującej aktywnej mikrobiologicznie glebie i warstwie torfowej. Najzwyczajniej w świecie nawet kilkusetmetrowe kratery potrafią powstawać na lądzie. Zapada się tam, znaczy wytwarza się tak duża ilość gazów, w szczególności metanu, że ciśnienie je po prostu wypycha, wyrzuca ten materiał i powstają takie kratery. Oczywiście podobne kratery powstają także w szelfie kontynentalnym. Tutaj ta historia jest troszeczkę bardziej złożona, bo do niedawna ten węgiel, te hydraty metanu były sprasowane przez stojące, do niedawna, 10 tysięcy lat temu, były sprasowane przez stojący tam lądolód. Od kiedy on się wycofywał, te osady były coraz bardziej rozprężane, ale w sytuacji, kiedy docierają do nich fale ciepłej wody, dzieje się to w sposób lawinowy. To dno na szelfie arktycznym pracuje cały czas. Tam cały czas uwalniane są znaczne ilości metanu, który, o ile to jest względnie głęboko, ma szansę nawet nie dolecieć do atmosfery, ponieważ zostanie wchłonięty i spożytkowany przez mikroorganizmy żyjące w wodzie. No niemniej jednak prędzej czy później te mikroorganizmy przetworzą go na dwutlenek węgla, a ten metan, który nie zostanie wyłapany, oczywiście bezpośrednio do atmosfery trafia. Dno szelfu arktycznego jest usłane takimi kraterami, niektóre mają ponad kilometr średnicy i cały czas ogromna ilość tego gazu. Skądinąd my również korzystamy z tego gazu, bo przecież to, co Rosja wydobywa na Syberii, no to jest właśnie gaz, który zmagazynowany jest gdzieś tam głęboko w pokładach w Arktyce. Tu jest taki przykład przerębla wykutego w lodzie. Wystarczy przyłożyć zapałkę pod tym lodem nad jakimś jeziorem, bo widzę, że to jest raczej teren jeziora. Pod tym lodem zgromadziła się wystarczająca ilość metanu, żeby stanął on w płomieniach. Możemy obserwować takie z pozoru absurdalnie wyglądające obrazki. To się dzieje na naszej planecie. A kiedy ten lód arktyczny topnieje, to oczywiście na jego powierzchni zaczyna gromadzić się woda. Ona prędzej czy później będzie starała się przedostać, znaczy dostanie się pod lód, będzie spływać niżej. Tak samo spływa z Grenlandii, jak i spływa z arktycznego oceanu. Ale dopóki ona się pod ten lód nie dostanie, będzie ona występować na powierzchni lodu i oczywiście od razu rzuca się w oczy to, że te powierzchnie przykryte wodą są dużo ciemniejsze niż powierzchnia lodu. A co za tym idzie, będą absorbowały większe ilości ciepła,
i przyspieszały w dalszym stopniu topnienie. Tak samo odbicie temperatury, odbicie ciepła i światła słonecznego przez lód będzie obniżone przez to, że tego lodu jest oczywiście mniej. Nawet jeżeli pod kałużą lód występuje, to i tak ta kałuża dużo ciepła podniesie. I o ile powierzchnia arktycznego lodu, tak jak wspomniałem, zmalała mniej więcej o połowę w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, a przynajmniej w czasie, kiedy prowadzimy obserwacje satelitarne, to nam daje możliwość jednoznacznego określenia tej powierzchni. Wcześniej to było praktycznie niemożliwe. To okazuje się, że objętość tego lodu, to znaczy jego średnia grubość, zmalała znacznie bardziej. Czyli spadek objętości, całkowitej objętości lodu arktycznego wynosi około 3/4. To jest ten moment, znaczy moment to już chyba dawno, jakiś czas temu był, ale przekroczyliśmy już punkt zwrotny, który nie daje, to nam nie daje nadziei, że jesteśmy w stanie zatrzymać globalne ocieplenie i zatrzymać utratę lodu arktycznego, nawet gdybyśmy od dnia jutrzejszego przestali spalać paliwa kopalne. Tam, gdzie lód arktyczny jest gruby, jego ruchy, mimo wszystko ruchy powodowane zarówno pływami, jak i wiatrem, jak i prądami morskimi, szczególnie gdzieś pomiędzy tymi wyspami w zachodniej części Arktyki, sprawiają, że dochodzi do spiętrzeń. Wielkie fragmenty lodu napierają na siebie, wygląda to prawie jak orogeneza, jak fałdowania górskie, praktycznie ma ten sam mechanizm. I te miejsca, te zwały lodu, stanowią oczywiście bardzo atrakcyjne miejsce bytowania dla rozmaitych zwierząt, które wobec zmiany tych warunków oczywiście będą traciły miejsce do życia. Nie mówię tutaj o tych największych zwierzętach, chociaż o nich też zamierzam wspomnieć, ale ta podstawa sieci troficznej, ta podstawa ekologii Arktyki, a w szczególności Arktyki Morskiej, no bo jednak jestem z Instytutu Oceanologii, to są bardzo drobne zwierzęta. One żyją na powierzchni lodu, one żyją pośród wód roztopowych. Mogłoby się wydawać, że teraz panują dla nich fenomenalne warunki, bo tych wód roztopowych jest więcej i pewnie nawet przeżywają rozkwit, chociaż oczywiście to nie stanowi jakiejkolwiek nadziei na powrót do dawnej Arktyki. Jeszcze mniejsze zwierzęta, które występują zarówno w lodzie, na lodzie, jak i pod lodem, stanowią to źródło biomasy, która zasila cały łańcuch troficzny Arktyki. To od nich się to zaczyna, od tego planktonu tak naprawdę. I one też tracą możliwości do dalszej egzystencji wobec faktu, że ta woda jest coraz cieplejsza i wobec jeszcze innych zmian, o których za chwilę będę opowiadał. Bioróżnorodność w Arktyce jest niska. W zasadzie nie powinno to nikogo zaskakiwać, bo jednak jest to obszar bardzo nieprzyjazny życiu. Jest tam ciemno przez ponad pół roku, a pod wodą, pod lodem jest ciemno praktycznie zawsze. Jeżeli to jest grubszy lód, to światło przez niego nie przechodzi. Więc nie dziwi chyba nikogo, że wzór bioróżnorodności na świecie układa się właśnie w taki sposób, jak jest pokazany na tych wykresach. Strefie zbliżonej do równika tych gatunków jest ogromna liczba. Im dalej wędrujemy na północ, tym ta bioróżnorodność spada. Ale ten spadek jest troszeczkę, można by powiedzieć, pozorny. Bowiem temperatura, niska temperatura wody działa na organizmy zmiennocieplne w taki sposób, że spowalniając ich metabolizm, wydłuża im czas życia. A jeżeli mają więcej czasu do dyspozycji, to później osiągają dojrzałość płciową i przez dłuższy czas rosną. To znaczy, że ten sam gatunek, czy bliźniaczy gatunek, bytujący w dwóch środowiskach, w jednym w Arktyce, a drugim w strefie umiarkowanej, będzie osiągał znacząco różne rozmiary maksymalne i znacząco różną długość życia. To jest o tyle istotne, że
organizmy tego samego rodzaju, tak jak na przykład tutaj te widłonogi, gamarusy, pełnią określone funkcje w ekosystemie w zależności od tego, jakie one są wielkie. No, proszę sobie wyobrazić, że mały widłonóg będzie jadł znacznie mniejsze ofiary niż duży widłonóg, a jednocześnie będzie ofiarą dla mniejszych organizmów niż jego starszy brat czy kuzyn. Więc tutaj to jest taki paradoksalny efekt. Jeżeli mamy do czynienia z jednym gatunkiem, który żyje przez kilka lat i w każdym roku osiąga większe rozmiary, to ten gatunek na dobrą sprawę będzie szukał innego siedliska, będzie zajmował inne miejsca w tym ekosystemie i, tak jak powiedziałem, będzie pokarmem dla innych zwierząt i będzie polował na inne organizmy. To sprawia taką, jakby to powiedzieć, mimikrę bioróżnorodności. Jeden gatunek będzie pełnił kilka ról w zależności od tego, w jakim jest wieku. W strefie borealnej te same nisze będą zajmowane przez różne gatunki, które osiągają różne maksymalne wielkości, tak jakby ze swojej natury, z przyrodzenia. Co do zaś samej liczebności, co do bioróżnorodności, to w wodach Norwegii, północnej Norwegii, obserwuje się około 15 tysięcy gatunków. A na Spitsbergenie, to jest 1000 kilometrów na północ od Nordkapu, obserwujemy, zliczamy około 2000 gatunków. To jest uderzająca różnica i to jest różnica opisująca naturalny stan tej strefy arktycznej. Tak tam to życie wygląda. I teraz w sytuacji, kiedy do Arktyki napływa ciepło, mamy do czynienia z czymś takim, że w tych wschodnich i zachodnich częściach zwyczajnie dochodzi do ogrzewania się wód, czyli zmiany warunków bytowania organizmów. Natomiast przez cieśninę Beringa i przez cieśninę Frama z północnego Atlantyku wraz z napływającą ciepłą wodą oczywiście będą dostawały się liczne gatunki, które dotychczas trzymały się z dala od Arktyki, bo było dla nich tam po prostu za zimno. I teraz w tej sytuacji, wracając do wykresu bioróżnorodności z tymi naszymi widłonogami, dojdzie do sytuacji, czy dochodzi już w zasadzie do sytuacji, kiedy te gatunki wieloletnie będą stykały się z gatunkami jednorocznymi, tymi, które napłynęły ze strefy borealnej. Cały ten proces w ekologii nazywamy borealizacją Arktyki, czyli najzwyczajniej w świecie strefa borealna, ta ekologiczna strefa borealna wkracza coraz głębiej na północ, ponieważ pozwalają na to warunki. I w tym momencie będziemy obserwować też naturalnie zwiększenie bioróżnorodności. Oczywiście temu zwiększeniu bioróżnorodności sprzyjają nie tylko same prądy oceaniczne, ale też pewne media, na których organizmy, które standardowo są organizmami osiadłymi, mają bardzo krótkie fazy dyspersyjne, kiedy ich larwy mogą się przenosić na większe odległości. W sytuacji, kiedy w oceanie pływają najrozmaitsze śmieci, unoszą się różne rzeczy, te rzeczy, śmieci, czy to są liny okrętowe, czy to są dowolne inne zanieczyszczenia, które unoszą się w toni wodnej, będą stanowiły siedlisko. Wokół tych rzeczy będą gromadzić się drobne organizmy, na nich będą osadzać się drobne organizmy i wraz z tymi śmieciami te organizmy będą wędrowały do Arktyki. Kiedy chodzą Państwo po plażach Bałtyku, obserwujecie czasami jakieś śmieci i może to Wami wstrząsać, ale tak się składa, że Bałtyk jest stosunkowo mało zanieczyszczonym morzem. Tych nieczystości, tych zanieczyszczeń śmieci na plażach jest względnie niewiele. Natomiast plaże oceaniczne, a także właśnie plaże Arktyki są tymi śmieciami usiane dosyć gęsto i bardzo często na nich znajdują się ślady bytowania organizmów, które zasadniczo tam są niespodziewane. Takim przykładem jest powrót omułka na Spitsbergen, na archipelag Svalbardu. Do niedawna nie było tam tych małży, dziś obserwuje się je całkiem często. Co napływa, to napływa, ale oczywiście korzystać będzie ze zmieniających się warunków. Na tym zdjęciu przedstawiona jest
równina pływowa, czyli ta okresowo zalewana podczas, przepraszam, podczas przypływów, która wobec faktu, że jest coraz mniej zamarznięta, coraz krócej jest pokryta lodem czy śniegiem, zaczęła intensywnie porastać okrzemkami. Te okrzemki tworzą takie zabawne, piramidowate, szpiczaste struktury, które pokrywają ogromne połacie tych właśnie stref wybrzeżnych. A więc jeżeli już mamy tutaj produkcję pierwotną i ona masowo się rozwija, to oczywiście za tym będą podążały kolejne organizmy, które się tymi okrzemkami będą żywić i na tych okrzemkach będzie budować się cała, można by powiedzieć, nowa piramida troficzna. A pod wodą dzieje się oczywiście podobnie. Tam, gdzie ten lód ustępuje, zaczyna docierać światło. Jeżeli tylko to światło tam dociera, to z całą pewnością znajdą się jakieś glony czy rośliny naczyniowe, które zechcą się osadzić w tej wodzie i będą tam sobie spokojnie rosły, będą tam bytowały i będą stanowiły oczywiście źródło pokarmu dla innych organizmów. Staje się zatem Arktyka tak jakby nowym światem dla wielu gatunków, które dotychczas wstępu tutaj nie miały. Na tych dwóch mapach widzicie Państwo porównanie zasięgu trzech gatunków pozyskiwanych ryb, które jeszcze w 2004 roku występowały, trzymały się względnie z dala od lodowatych wód Arktyki. Teraz coraz bardziej, coraz głębiej w nie wnikają. Niektóre gatunki ryb, w tym także pozyskiwane przez człowieka do celów konsumpcyjnych, przesunęły granice swojego zasięgu na północ nawet o 2000 kilometrów. Oczywiście norwescy rybacy bardzo się cieszą tym, że jest tam mnóstwo dorsza, że pojawiają się tam karmazyny, tak samo gładzice można tam już łapać. Te ryby występowały tam dotychczas na granicy swojego zasięgu i były raczej rzadko spotykane. Dziś jest ich coraz więcej i nie wygląda na to, żeby one przestały migrować w tamtym kierunku. Tak jak dorsz zniknął z Bałtyku, zresztą w odpowiedzi na zmianę warunków środowiskowych, tak podobna zmiana warunków środowiskowych w Arktyce sprawiła, że dla tej ryby jest to wymarzone środowisko pełne pokarmu. Oczywiście tam, gdzie są jacyś zwycięzcy i beneficjenci, zawsze zdarzą się przegrani. Foka grenlandzka jest tym gatunkiem foki, która jest chyba najbardziej, najmocniej związana z lodem, choćby dlatego, że nawadniają się jedząc śnieg, nie piją wody morskiej, więc tam, gdzie nie znajdą cieków wodnych, tam będą miały problem. Tak samo zdecydowanie wybierają miejsca lęgowe czy wychowywanie potomstwa pośród lodów i najlepiej, gdyby to był lód wieloletni, więc foki grenlandzkie mają z tym pewien problem. Jakkolwiek względnie dobrze radzą sobie także w miejscach, które tego lodu są pozbawione. Inne foki, na przykład foka obrączkowana, widać, występują dużo częściej w obszarze arktycznym i radzą sobie lepiej, niezależnie od tego, czy tego lodu jest więcej, czy mniej. Kolejny gatunek foki, foka szara, no ta jest zdecydowanym wygrańcem, zwycięzcą, czy tam beneficjentem tej sytuacji, ponieważ jej zasięg dotychczas był ograniczony do strefy właśnie borealnej. Tymczasem odpowiadając na zmianę warunków środowiskowych, coraz dalej na północ ta foka wędruje, coraz dalej na północ jest rejestrowana, więc niewykluczone, że będzie ona wypierać na przykład fokę grenlandzką. Właściwie nawet zastępować niż wypierać, bo to nie jest między nimi jakaś walka czy konkurencja. Dla jednej kończą się warunki życia, dla drugiej otwierają się nowe okoliczności. Nie wiem, czy Państwo oglądali film Davida Attenborough, Nasza planeta, gdzie w jednym z odcinków pokazana jest rozdzierająca serce historia morsów, które gdzieś pośród syberyjskich plaż miały zwyczaj odpoczywać sobie właśnie na krach lodowych, na obszarach pokrytych lodem. No i w momencie, kiedy te obszary pokryte lodem giną, znikają, to zwierzęta, szukając suchej, ciepłej przystani, żeby wyjść z wody,
Wspinają się na klify, wchodzą na skały. Nie są one przystosowane do wspinaczki, więc bardzo często spadają, sturliwują się, giną tam masowo. Polecam Państwu ten film Nasza Planeta, chociaż ta scena jest akurat wstrząsająca. Nie wiem, czy każde dziecko byłoby w stanie wytrzymać oglądanie tego. Więc o morsach można powiedzieć, że mają poważne problemy w tej Arktyce i kto wie, czy z tym gatunkiem się nie pożegnamy za kilkadziesiąt czy paręset lat. No i w sumie ikona Arktyki, niedźwiedź polarny. Jakiś czas temu Greenpeace bardzo promował, bardzo często pokazywał zdjęcie takiego wychudzonego niedźwiedzia polarnego. No i oczywiście środowisko życia dla tych zwierząt skurczyło się. To nie znaczy, że one przeżywają jakąś dramatyczną katastrofę. Są w stanie polować nie tylko na lodzie, ale i na lądzie. W sytuacji, kiedy foki wychodzą na ten ląd, niedźwiedź jest w stanie nauczyć się odganiać je od wody, a złapanie foki na lądzie jest bardzo prostą sprawą. W drugą stronę postępują w podobny sposób z reniferami, zaganiając je z kolei do zatok, do fiordów i tam wyłapują w wodzie, więc można by powiedzieć, że niedźwiedziowi arktycznemu nie grozi jakaś większa katastrofa. No niemniej jednak obserwuje się, że tych zwierząt jest coraz mniej. Wybierają one jednak, wolą jednak lód i wolą rozmnażać się na lodzie, więc jeżeli im tego brakuje, to pewnie rzadziej też nawet im się spotykać i łączyć pary. Ale mają tutaj jedną taką sztuczkę, z której już korzystały podczas poprzednich zlodowaceń i w szczególności interglacjałów. Mianowicie krzyżują się z niedźwiedziami brunatnymi, które zamieszkują również przyległe do Arktyki tereny. Są to gatunki na tyle blisko spokrewnione, że ich młode są płodne. Można by to określić w taki sposób, że pula genetyczna niedźwiedzia polarnego chowa się w puli genetycznej niedźwiedzia brunatnego i bywało już tak, że po upływie jakiegoś okresu zbyt ciepłego, z powrotem te mieszańce krzyżowały się w taki sposób, że odtwarzały gatunek niedźwiedzia polarnego. Więc to jest taka interesująca sztuczka przyrody, która wynika z tego, że całkowicie nie zanikła, nie powstała bariera rozrodcza między tymi dwoma gatunkami. Tutaj właśnie są narysowane na tej mapie miejsca, gdzie występuje polarny i brunatny niedźwiedź, jak również miejsca, gdzie zaobserwowano zwiększoną częstotliwość zmiksowanych populacji, a także mieszańcowych osobników. W samej wodzie jest więcej zwycięzców niż przegranych. Owszem, być może dla narwali czy tych białych wielorybów środowisko zmieniło się na troszeczkę bardziej niegościnne, natomiast wszelkie inne walenie z wielką radością, można by powiedzieć, przyjęły to, że z Arktyki znika lód. Lód jest poważnym dla nich utrudnieniem nie tylko dlatego, że zamyka im dostęp do powietrza, ale także dlatego, nawet w przybrzeżnych, znaczy w jakichś granicznych obszarach, także dlatego, że jest głośny. Trzeszczenie lodu w odpowiedzi na pływy wody, na falowanie, na ruch wiatru, topienie się lodu, cała ta przemiana zamarzania i rozmarzania związana jest z ogromnym szumem. Nasi akustycy, którzy pływają corocznie do Arktyki, mają dużą ilość zapisów dźwiękowych tego szumu lodu arktycznego i to naprawdę robi wrażenie. Na wielorybach, które przecież bazują na akustyce i na echolokacji, to wrażenie musi być piorunujące. Myślę, że dlatego właśnie te wieloryby niechętnie zapływały w te rejony. W momencie, kiedy lodu ubywa, jest go coraz mniej, oczywiście wieloryby ośmielają się tam dostawać i znajdują tam świeżą, bardzo bogatą bazę pokarmową. Więc na pewno korzystać z tego będą walenie. Więc wobec tego, skoro pokazuję Państwu, że sytuacja w Arktyce, można by powiedzieć, nawet ulega poprawie, zwiększa się tam bioróżnorodność, jest coraz więcej gatunków, dzieje się fajna przyroda,
tej Arktyce, więc w takim razie gdzie mamy problem? Dlaczego my się tym tak bardzo przejmujemy? Otóż no, ocieplenie owszem w znacznym stopniu dotyka Arktyki, natomiast nie dotyka Arktyki wyłącznie. A jeśli nie dotyka Arktyki wyłącznie, to w taki czy inny sposób dotknie nas, tak jak dotknęło naszych przodków, którzy zamieszkiwali obszar dzisiejszego Morza Północnego. Nazwano go Doggerland. A jakieś 8, może 6 tysięcy lat temu, kiedy skończyło się ostatnie zlodowacenie, poziom wody podniósł się znacząco i między innymi właśnie ten Doggerland został zalany. I nasi przodkowie, którzy polowali tam na jelenie, łosie i inną megafaunę, musieli się stamtąd wycofać. Tylko że oni brali te swoje tobołki i broń na ramię i wędrowali, tak jak zresztą robili to przez cały czas, bo to nie były raczej plemiona osiadłe, tylko migrujące za stadami zwierząt, przenieśli się w tereny górskie. Dla nich to nie był większy problem. W tamtych czasach żyło na ziemi pewnie kilka milionów ludzi. Nie mieli oni rozbudowanej infrastruktury, nie mieli oni globalnego rynku, więc dla nich to było łatwe. Dla nas łatwe nie jest. Ponad 140 milionów ludzi mieszka w samym Bangladeszu. Ten Bangladesz to jest właśnie coś takiego jak ten Doggerland, który niebawem zostanie zalany. Cywilizacja, w której żyjemy, jest owocem kilku tysięcy lat względnej stabilizacji klimatu. Były drobne górki i dołki, były ocieplenia, małe epoki lodowcowe, ale tak naprawdę klimat przez ostatnich 8 tysięcy lat był bardzo stabilny i to sprzyjało naszym przodkom do zbudowania tej wspaniałej cywilizacji, której jesteśmy beneficjentami. Problem jest w tym, że zmiana, której przy okazji staliśmy się autorami, będzie nam coraz więcej problemów stwarzała. Nie tylko przez to, że Wenecja stanie się parkiem dla nurków, podobnie zresztą jak wiele marin, czy to w Dubaju, czy w Sopocie. Nie mamy, a bardzo potrzebujemy, działań, które by zmierzały nie tylko do ograniczenia naszego wpływu na to środowisko, czyli ograniczenia tej emisji gazów cieplarnianych, bo wciąż je pompujemy, napędzamy jeszcze bardziej, niezależnie od tych sprzężeń zwrotnych, które w przyrodzie się zadziały, wciąż napędzamy to globalne ocieplenie. A coraz więcej musimy myśleć o tym, w jaki sposób dostosować się do tych zmian klimatu. Ja mieszkając w Trójmieście nie obserwuję takich działań w naszej administracji lokalnej. To jest naprawdę nie do wiary. Co jakiś czas z Sopotu wybierany jest piasek, żeby zrobić dostęp do mariny, żeby uprzyjemnić gościom odwiedzającym molo pobyt nad morzem. Ogromna ilość tego piasku jest przepompowywana na plażę w Orłowie. Przychodzą sztormy, tak jak były w tym roku, i cały ten piasek jest z powrotem przenoszony do Sopotu i znowu zasypuje okolice molo i marinę. Plaża w Orłowie nie chce być. Ale nie szkodzi, za kolejne 2 miliony złotych usypiemy sobie nową, prawdopodobnie jeszcze w tym roku. To jest kompletny brak myślenia o środowisku. Ja bym bardzo sobie życzył, nie jestem w tym odosobniony, żeby ludzie, zaczynając od państwa, kończąc na politykach najwyższego szczebla, wzięli pod uwagę to, że warunki, w jakich bytujemy, zmieniają się w znacznym stopniu i my musimy się do nich zacząć przystosowywać. Nie budować osiedli mieszkaniowych na klifie, tylko przygotować na przykład poldery w okolicach Elbląga, na Żuławach, bo ten teren z całą pewnością zostanie zalany. Mam wrażenie, że nikt tego nie dostrzega. Podsumowując, ja jestem jak najdalszy o martwienie się naturą. Strasznie mnie irytuje, kiedy ktoś mówi, ratujmy planetę, przestańmy jeździć samochodem. Przestańmy jeździć samochodem po to, żeby uratować nasze dzieci. Bo natura i planeta będzie trwać. Już nie takie katastrofy przetrwała, jak nasza działalność. Pamiętajmy o tym. Dziękuję bardzo.